sobie pan Maruśkiewicz. Najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maruśkiewicz był tyci, tyciuśki jak ziarnko kawy. A oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba. Bo wieloryb jest przeogromny. Największy w świecie chyba. Nie. Pan Maruśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha. Zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha. A żeby miękko mu było, dno łódki wachą posłał. Potem z jednej zapałki wystrugał cztery wiosła. Zabrał worek z jedzeniem, namiot, rower, różne narzędzia, wszystko na tę łódeczkę. A wszystko było na lusie, tyciuchne, tyciutynieczkie, bo przecież sam Maruśkiewicz był tyciuteńkim człowieczkiem. To jest na planie? Wziął łódeczkę pod pachę, słuchamy. Wsiadł w samolot motyli i powiedział do Gdyni. Po godzinie już był. Zameldował się w porcie u pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? Wystarczy, proszę pana. Więc się pan Maruśkiewicz zaraz puścił na falę. Płynie sobie i płynie coraz dalej i dalej. Morze ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba. Ale jakoś nie widać wieloryba. Wiosłuje jednym wiosłem, dwoma, trzema, czterema. Już dwa tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła. Cip, cip, wielorybku, gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tylko tyciutko, tyciutko. O, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał, aż któregoś dnia patrzy, a przed nim jakaś wyspa. Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezludną. Odpocznę, myśli, i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony. Trzy dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon. Potańczył, pośpiewał, zabił komara z armaty i chce spać, bo już ziewał. Trzeba namiot ustawić, zabiera się do dzieła, wbija gwoździe do ziemi, nagle wyspa kichnęła. Kichnęła i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja? Jaki to śmiałek wbija gwoździe w nos wieloryba? Wieloryb? Pan Maruśkiewicz tak się na cały głos drze. Nie wieloryb był ptasie, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A wyspa? Jaka znów wyspa? Do mego nosa koniuszek. Zatrząsł się pan Maruśkiewicz. A kto mnie tu znowu łechce? Nie łechcę, tylko się trzęsę i już cię widzieć nie chcę. Wziął łupinkę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy go kto zapyta, czy widział już wieloryba,
nos do góry zadziera i odpowiada: no chyba. Dobrze. Uwaga, raz, dwa, trzy. Maszerujemy sobie. No, jeden za drugim. I machamy. Machamy. Tak, to Ale on to przed chwilą wybierał. Ja się